Rozstrzygnięto konkurs plastyczny skierowany do najmłodszych mieszkańców gminy Polska Cerekiew. Namalowałam fontannę i plac zabaw, no bo podoba mi się bardzo fontanna. Prezentuję wieżę z kościoła, mur i drzewa. Wymagało dużo pracy, był duży format, no pracochłonne. Są takie no, ładne górki i to tak wygląda jakby taka jakby się z daleka patrzyło, to wygląda jak taka góra, a na samej górze jest ten kościół. Najciężej było namalować takie pole. Nie kościół, pole było tu, nie ma. No, tak? No kościół to byłam na polu zobaczyć, jak wygląda i sobie poszkicowałam. Konkurs zorganizowano z okazji 30-lecia utworzenia samorządów terytorialnych w Polsce. Nie można organizować dużych imprez, no stąd też podjęliśmy decyzję, żeby w jakiś tam sposób też zaakcentować w społeczeństwie naszej gminy to wydarzenie, bo to jest no, bardzo ważne wydarzenie w historii też naszej gminy. Przez te 30 lat bardzo dużo się rozwinęło. No i stąd narodził się pomysł, aby ogłosić konkurs plastyczny dla tych najmłodszych. Z reguły są to albo szkoły, albo kościoły. To są takie, takie właśnie te punkty, które okiem dziecka są widoczne w sposób szczególny. Okres ten dla gminy Polska Cerekiew upłynął pod znakiem rozwoju. Dzięki środkom zewnętrznym przeprowadzono wiele inwestycji w każdym sołectwie. Patrząc to wokół, myślę, że te środki europejskie widać. Bez nich naprawdę bylibyśmy w tej chwili w powijakach, albo niektóre rzeczy w ogóle by się nie rozpoczęły. Nie? No chociażby sama kanalizacja tu, gdzie jesteśmy, to przecież 2/3 środków to były środki pozyskiwane. Nie? Także to myślę, że w każdej naszej miejscowości, czy to nie droga, czy to jakaś inwestycja, czy to boiska w szkole, to wszędzie są środki zewnętrzne. Z roku na rok nasze miejscowości pięknieją. Bez pracy społeczników gmina Polska Cerekiew nie wyglądałaby tak, jak wygląda dziś. Trzeba tutaj też wspomnieć o ludziach, o tych wszystkich ludziach, o tych naszych poprzednikach i ludziach, którzy na co dzień angażują się, czy to społecznie, czy właśnie w ramach różnego rodzaju inicjatyw takich ponadlokalnych. Mówię tutaj o sołtysach, o radach sołeckich i o tej całej społeczności, która no, na co dzień w tych sołectwach gdzieś tam pomaga i realizuje te wszystkie zadania, bo bez nich na pewno nasza gmina nie wyglądałaby tak, jak dzisiaj wygląda. Zwycięskie prace w konkursie plastycznym podziwiać można w gablotach Urzędu Gminy Polska Cerekiew.